Welcome to episode number 391 of Learn Polish Podcast. You'll find all our episodes on learnpolishpodcast.com, also on YouTube and Rumble, and you'll find everything on the QR code there, along with my podcast coaching and my other four podcasts. Cześć, Kimala. Dzień dobry, roj, Dzień dobry! Witam cię bardzo serdecznie. Witam wszystkich miłośników języka polskiego i zapraszamy na bardzo fajny, ciekawy, moim zdaniem interesujący podcast który jest o czym, Roy? <grych> tak, widzimy na fotografii. Dzisiaj będziemy rozmawiać o zwierzętach. Zwierzęta? To znaczy? Animals. No właśnie, Roy. Jakim jesteś zwierzęciem? <grych> Każde zwierzę jest charakterystyczne, prawda? I w języku polskim mamy porównania, porównania do zwierząt. Co to znaczy porównania? Znasz to słowo, Roy? Like Symbolizm że porównać to jest tu compare, tak, że ja porównuję, I compare, porównuję siebie do zwierząt, I compare myself with animals, tak, czyli porównania to jest comparison, tak, i mamy pierwsze zwierzę, first animal, pierwsze zwierzę na fotografii jest to sowa i mamy porównanie bardzo popularne, bardzo znane, jest to oczywiście komplement, każdy lubi to porównanie, Mądry jak sowa. Mądry to znaczy? Spra. Clever like an owl. Uh -huh. Dobrze. Roy, ty jesteś mądry jak sowa? Znasz Na takie pewno. <laughs> Dobrze, ale wiesz, sowa ma jeszcze drugie znaczenie, prawda? Jeśli osoba lubi długo siedzieć w nocy, lubi pracować w nocy, nie chodzi nice, wcześniej nice spać. Tak, to mówimy, że to jest nocna sowa. Zgadza się. Roy, jesteś mądry jak sowa, to już wiemy. A czy jesteś sową i pracujesz w nocy? Nie. Nie, czyli nie jesteś nocną sową. Rano jest. A, to zaraz. Jeżeli lubisz wcześnie rano wstawać, to mamy dla ciebie specjalne zwierzę, special animal, ale to będzie potem. Druga fotografia, bardzo sympatyczny żółw. Bardzo ładna w ogóle jest ta fotografia. Bardzo sympatyczny żółw z bajki from cartoon, tak? Z bajki. Miły, fajny. Lubisz roj żółwie? Co to znaczy żółw? It's a turtle. Dobrze, turtle. Ja mam żółwia, to znaczy nie ja, ale moja mama i ten żółw ma już 30 lat. To znaczy 30 lat jest z moją mamą. Myślę, że ten żółw ma więcej lat. <laughs> ale żółwie żyją bardzo długo, około 100 lat, tak? No właśnie, i mamy tutaj porównanie. Powolny jak żółw. Kiedy osoba działa powoli, pracuje powoli, robi różne rzeczy powoli, co to znaczy powolny? Czasami powoli? ludzi mówi powoli. Speak slowly, Proszę as mówić. slow as a turtle. <laughs> powoli, tak, powolny jak żółw. Bo czasami, Rady, kiedy jesteś... ja nie rozumiem słowo, ludzi mówi mm -hmm. dokładnie samo i mówi powolne. Myślę, że... <laughs> powoli, rozumie. mówią powoli. Myślą, że aha, ty nie rozumiesz słowa, więc oni mówią, na przykład jest taka sytuacja, że nie rozumiesz słowa skowronek, jak na trzeciej fotografii. Tak, mamy takie zwierzę, skowronek po angielsku skowronek to jest... Lark, taki bird, tak? Type of bird. I na przykład jest taka sytuacja, że rozmawiasz z Polakami i oni mówią skowronek. Ty nie rozumiesz tego słowa? A oni mówią powoli skowronek, tak? Dokładnie. Ale to nie pomaga, bo ty nie na rozumiesz. Na pewno nie znaczenia. pomaga. Rozumiem. A powiedz, czy ty jesteś powolny jak żół? Nie. Nie, jesteś szybki jak Gepard. To jest kolejne porównanie. Szybki to jest fast, jak Gepard. Fast as a leopard. Mm -hmm. Czyli jestem mądry jak Sowa, jestem szybki jak Gepard. Nie jestem powolny jak żółw. I uwaga, następne porównanie. Radosny jak skowronek. I właśnie, mówiliśmy, że skowronek tutaj na fotografii to jest ten ptak. Ten ptak budzi się. Bardzo wcześnie, very early, tak? Budzi się bardzo wcześnie, o poranku, in the morning, i pięknie śpiewa. Bardzo pięknie śpiewa skowronek. I mówimy, że osoba jest radosna jak skowronek, czyli joyful, tak? Taka radosna, ma dobry humor, jest optymistyczna, pozytywna, pełna energii. Roy, powiedziałeś, że ty nie jesteś sobą, czyli że nie pracujesz w nocy, budzisz się wcześnie rano, czyli mówimy, że jesteś jak skowronek plus dokładnie. radosny pełen pozytywnej energii. No i następne porównanie, odważny jak lew. Lew to jest lion. Odważny to jest oczywiście brave, brave. tak. Jesteś odważny jak lew, Roy? Tak, jestem. Dobrze, lubisz ryzyko w życiu? Lubisz ryzyko. Bardzo. Bardzo. Jestem odważny jak lew i uwaga, mamy jeszcze następne zwierzę. Osioł, co to znaczy osioł po angielsku? Jest like dwa imię, as i donkey. Donkey, okej, okay. i uparty to jest jak stubborn, tak? Tak. <grywa> tak, roj, czy ty jesteś uparty jak osioł? Kiedy zdecydujesz, to nie zmieniasz decyzji. Czy jednak yeah. możemy z Tobą trochę negocjować? Czy jesteś uparty? Nie, hmm? może negocjować. Jeśli mądre negocjacje, tak? <grywa> Mądra negocjacja, bo ty jesteś mądra sowa, tak? <noise> Więc musi być mądra negocjacja. Oczywiście. Powtórzymy wszystkie porównania. Mądry jak sowa. Mądry jak sowa. Clever as an o. owl. Dobrze. Powolny jak żółw. Powolny jak żółw. Slow as a turtle. Radosny jak skowronek. Radośny jak skowronek skrawonek tak tylko radosny, like happy as a lark, isn't it? Dobrze, szybki jak gepard, szybki jak gepard, fast as a, a leopard, odważny jak lew, odważny jak lew, brave as a lion, uparty jak osioł, uparty jak osioł, is a... Clever as a donkey? A stubborn as a donkey. Is a donkey. Mm -hmm. so, yeah. Dobrze. Iroj jest mądry jak sowa, radosny jak skowronek. Nie jak wiem, krzyż. bo ja nie, ja nie, pamię nie pamiętam upartej <laughs> jak koszał. Jesteś bardzo osią. <laughs> Dobrze. Napiszcie proszę Jakie porównania pasują do Was? Czy jesteście właśnie uparci, czy jesteście odważni, czy radości? Napiszcie w komentarzu. Może znacie jeszcze jakieś inne porównania do zwierząt, napiszcie, jakie zwierzę do Was pasuje, jaka charakterystyka zwierzęcia pasuje is do Was? Clever as a Fox po angielsku. Po polsku jak to będzie, tak? Sprytny jak lis. And just... List to jest fox. Jest. Aha, czyli ty jesteś sprytny jak list, tak? Nie wiem. Widzę, Roj, że dużo zwierząt do ciebie pasuje. <laughs> Różne. lew gepard, soba, tak? Fajnie. tak? fajnie. Dziękuję ci bardzo. Pozdrawiam serdecznie ciebie i wszystkich i do zobaczenia. Pa, Dziękuję pa. bardzo, Kamila. So, you can get lessons in Camilla or team, PolonisWitch.com, and you'll find all our episodes on LearnPolishPodcast.com or on YouTube, and Rumble. Be sure to subscribe, give us a thumbs up. And when you subscribe, you'll get an email every time there's a new episode, and it all helps. And we also read all your comments. So, as Camilla asked, is there other ones that you know about? And uh, you find everything about me, bio.link forward slash podcaster, and you see the QR code. And we'd also like to thank our sponsor, Daniel Packard. Dot com and he helps people with anxiety or stress or addictions. He's got a 90% success rate and you only pay if you're successful. So be sure to check him out. Until next week, jankyabozoi David Zenya.